Księżna Kate i jej problemy zdrowotne nadal są szeroko komentowane w mediach, zarówno brytyjskich, jak i międzynarodowych. Jej niedawne pojawienie się na urodzinach króla Karola wznowiło nadzieję wielu, że teraz księżna Cambridge będzie regularnie uczestniczyć w oficjalnych wydarzeniach rodziny królewskiej. Od tego czasu, mimo wielu oczekiwań, nie pojawiła się na żadnym publicznym wydarzeniu. Pojawiły się jednak nowe doniesienia dotyczące jej potencjalnego występu na Wimbledonii. W połowie czerwca, po dłuższej przerwie, księżna Kate pojawiła się na publicznej paradzie z okazji urodzin króla Karola. Jej obecność zdominowała wiele relacji z tego dnia. Jak zauważają eksperci, chociaż księżna deklarowała chęć częstszego pojawiania się w życiu publicznym, jej uczestnictwo w wydarzeniach poświęconych królowi Karolowi była motywowana bardziej osobistymi względami. Osobiście odczytuje to jako gest ze strony księżnej w stronę swojego teścia, którego bardzo lubi. Nie jest tajemnicą, że mają oni bardzo dobre relacje, że król traktuje ją jak córkę, podkreśliła Violetta Wilk-Turska, autorka książek o rodzinie królewskiej, w rozmowie z Jastrząp Post. Niepewność wciąż otacza plany księżnej Kate dotyczące nadchodzącego weekendu na Wimbledonii, gdzie od lat jako ambasadorka organizacji, która wręcza trofea, odegrała kluczową rolę w ceremonii nagradzania zwycięzców. W świetle jej ostatnich problemów zdrowotnych, organizatorzy zaplanowali plan B. W przypadku nagłej nieobecności księżnej, jej obowiązki przejmie księżna Gloucester, Birgit, żona księcia Ryszarda. Birgit, która jest prywatnie zapaloną fanką tenisa, od dwóch i pół dekady związana jest z London Association, pełniąc tam rolę honorowej prezeski. Zbiegającym z tym wydarzeniem jest finał Euro 2024 roku, który przyciągnie uwagę miłośników w futbolu, gdy Anglia zmierzy się z Hiszpanią. To prestiżowe wydarzenie sportowe, które zbiega się w czasie z Wimbledonem, stawia przed członkami rodziny królewskiej dylemat obecności na jednym z tych wydarzeń. Informacje przekazane późnym wieczorem przez Daily Express wyjaśniają, Dlaczego księżna Kate nie zasiądzie na trybunach podczas meczu futbolowego? Mimo, że jest ona obecnie patronką angielskiego rugby. Funkcję tę przejęła po księciu Harrym. Jej publiczne wsparcie dla angielskiej reprezentacji w piłce nożnej mogłoby być uznane za nieodpowiednie, zważywszy na jej oficjalne związki ze światem rugby. W przeciwieństwie do Kate, oczekuje się, że książę William, który nie kryje swojej pasji do futbolu, Pojawi się na meczu. Jest prawdopodobne, że na stadionie towarzyszyć mu będzie jego najstarszy syn, który coraz śmielej uczestniczy w publicznych wydarzeniach u boku ojca. Wizyta na stadionie, oprócz aspektu sportowego, stanowi też element wychowawczy i budowanie więzi między ojcem a synem, co jest ważnym aspektem w życiu każdego młodego księcia.